Cześć, w dzisiejszym Kaś Wyjaśnia opowiemy o sieciach neuronowych, czyli czymś, co stoi u podstaw na przykład uczenia maszynowego, jednego z najważniejszych wynalazków współczesności i być może Was zaskoczy fakt, że historia tych sieci neuronowych sięga II wojny światowej. Serdecznie zapraszam. Sieci neuronowe. To hasło słyszymy już niemal zewsząd. Dochodzi do tego, że z siecią neuronową zetkniecie się nawet w lodówkach i to nie jest żaden żart. Sieci neuronowe są powszechnie wykorzystywane przez uczenie maszynowe i algorytmy, a te z kolei znajdziemy dziś już nie tylko w komputerach, ale także w wielu innych urządzeniach elektronicznych i mowa tutaj nie tylko o smartfonach, ale także sprzęcie AGD. Moglibyśmy nad tym przejść do porządku dziennego, ale czy nie zastanawialiście się czasem, czym właściwie są te sieci neuronowe? Sieć z definicji jest zbiorem pewnych elementów. To najprostsze podejście i skoro sieć komputerowa jest zbiorem połączonych ze sobą komputerów, to sieć neuronowa jest oczywiście zbiorem neuronów. Nie są to jednak elementy, które chociażby w przybliżonym zakresie są bliskie złożoności komórek mózgowych w naszych mózgach i układzie nerwowym. Niemniej na pewnym poziomie abstrakcji pewne cechy sztucznego neuronu i biologicznego są wspólne. Trzeba jednak pamiętać, że sztuczny neuron to pojęcie znacznie prostsze od biologicznego, skomplikowanego odpowiednika, o którym wciąż nie wiemy wszystkiego. Historycznie pierwszy matematyczny model sztucznego neuronu opracowali jeszcze w 1943 roku dwaj amerykańscy naukowcy Warren McCulloch i Walter Pitts. To, co udało się wspomnianym dwóm badaczom, autorom pierwszego sztucznego neuronu na papierze, było wykazanie, że każde obliczalne funkcje mogą być obliczone przez sieć połączonych ze sobą neuronów. Trzeba jednak pamiętać, że te pierwsze koncepcje nie miały swojej rzeczywistej interpretacji w postaci działającego sprzętu. McCulloch i Pitts opracowali teoretyczny model, ale do właściwej pierwszej sieci neuronowej trzeba było poczekać jeszcze kilkanaście lat. Za jej twórcę uważa się innego pioniera badań nad sztuczną inteligencją, Franka Rosenblata, który w 1957 roku stworzył sieć Mark One Perception i jednocześnie wykazał, że dzięki takiej strukturze maszyna posiada umiejętność znaną dotychczas tylko zwierzętom i człowiekowi, czyli potrafi się uczyć. Można zatem postawić pytanie. Skoro już ponad pół wieku temu badacze znali teoretyczne podstawy sieci neuronowych, ba, nawet konstruowali pierwsze działające implementacje takich struktur, to dlaczego dopiero XXI wiek na dobrą sprawę przyniósł nam wysyp rozwiązań opartych o sieci neuronowe? Odpowiedź jest jedna. To moc obliczeniowa, ale nie był to jedyny hamulec. Gdy bowiem przychodziło wypłynąć na szersze wody i zająć się czymś naprawdę poważnym, jak chociażby rozpoznawanie wzorców obrazów, symultaniczne tłumaczenie, rozpoznawanie mowy, pisma i tym podobne, rzeczy, które dziś komputery i sztuczna inteligencja potrafią bez większego problemu, to okazało się, że te pierwsze implementacje sieci neuronowych były pod tym względem po prostu nieskuteczne. Dlaczego? Odpowiedzi dostarczyły badania Marvina Minskiego i Seymoura Paperta, którzy to w 1969 roku dowiedli ograniczeń logiki perceptorów i wykazali, że zwiększenie możliwości prostych sieci neuronowych wyłącznie poprzez efekt skali nie działa. Do tego dochodziła jeszcze jedna, ale bardzo ważna bariera, czyli dostępna wówczas moc obliczeniowa, która była dramatycznie zbyt niska, by sieci neuronowe miały jakąkolwiek użyteczność. I tak przez praktycznie całe lata 70. i 80. sieci neuronowe były zapomniane. Dopiero jednak pod koniec ubiegłego wieku moc obliczeniowa była na tyle duża, że zaczęto powoli wracać do tych sieci neuronowych i rozwijać ich możliwości. Pojawiły się nowe funkcje i algorytmy, które zdolne były pokonać ograniczenia tych pierwszych, najprostszych sieci neuronowych, a także pojawiła się idea głębokiego uczenia maszynowego wielowarstwowych sieci neuronowych. O co chodzi z tymi warstwami? Dziś praktycznie wszystkie użyteczne sieci neuronowe działające w naszym otoczeniu są sieciami wielowarstwowymi. Mamy w nich warstwę wejściową, której zadaniem jest pobranie danych i parametrów wejściowych. W zależności od tego, jak złożony jest problem obliczeniowy, który dana sieć ma rozwiązać, różna jest liczba tych parametrów. Później mamy tak zwane warstwy ukryte i to w nich zachodzi cała magia związana z głębokim uczeniem maszynowym. To właśnie warstwy ukryte są odpowiedzialne za zdolności danej sieci neuronowej do nauki i wykorzystywania takich skomplikowanych obliczeń. Wreszcie ostatnim elementem jest warstwa wyjściowa, czyli warstwa sieci neuronowej, która zwraca nam pożądany w danym przypadku wynik i dzięki temu możemy zobaczyć na przykład rozpoznane pismo, twarz, czy też wygenerować obraz na podstawie tekstowego opisu, który wprowadziliśmy w warstwie wejściowej. W jaki sposób sieć się uczy?
Otóż trzeba ją najpierw wytrenować i robi się to powszechnie stosując odpowiednio dopasowany zbiór danych wejściowych, który niejako przygotowuje daną sieć do zadania, które będzie ona realizować w przyszłości. Na przykład, jeżeli zadaniem danej sieci będzie poprawne rozpoznawanie twarzy, jest ona wstępnie trenowana mnóstwem obrazów zawierających twarze i w takim procesie uczenia te parametry warstw ukrytych ulegają zmianom. Fachowcy używają tutaj zwrotu minimalizacja funkcji kosztu, a funkcja kosztu to pewne wartości, które informują nas, w jakim stopniu dana sieć neuronowa popełnia błędy. Im bardziej w wyniku treningu uda nam się zminimalizować tę funkcję kosztów, tym oczywiście lepiej, bo dana sieć będzie działać lepiej. Najważniejszą cechą odróżniającą dowolną sieć neuronową od zadania zaprogramowanego za pomocą klasycznego algorytmu jest to, że w przypadku klasycznych algorytmów programista musi zaprojektować krok po kroku, jakie działania wykona program. W przypadku sieci neuronowych to sama sieć jest w stanie nauczyć się, w jaki sposób poprawnie wykonać zadanie i tak naprawdę nikt nie wie do samego końca i dokładnie, w jaki sposób złożone sieci neuronowe same przeprowadzają te obliczenia. To tyle, jeżeli chodzi o sieci neuronowe, ich historię i wykorzystanie. Mam nadzieję, że zrozumieliście jak najwięcej o tym bardzo złożonym projekcie. Ja zapraszam Was na kolejne materiały. Dziękuję, że dzisiaj byliście z nami. Do następnego razu. Cześć.